Każda wizyta gości jest w tym domu mile widziana. Wizyta pomocników świętego Mikołaja była długo wyczekiwana. Sąsiedzi z zespołu szkół numer 8 przyszli, żeby złożyć Państwu życzenia świąteczne z takim małym upominkiem. Kilkadziesiąt czekoladowych Mikołajów, kolekcję płyt z muzyką relaksacyjną, kawa i herbata. Oto co pomieściły paczki przyniesione przez uczennice z zespołu szkół numer 8 w Koszalinie. Przychodzimy, żeby pokazać starszym osobom, że o nich myślimy, że o nich się troszczymy, że nie zostali sami, że cały czas jesteśmy przy nich, że pomagamy im, że wspieramy. No i że są kochani nie tylko przez osoby rodzinne, ale też przez innych. Odpowiedź obdarowanych, równie ciepła, serdeczna, podana wierszem i żartem. Choć szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle mal. Powiedziałem, że przy następnych planach inwestycyjnych, żeby tak spróbować postawić wniosek, żeby tą szkołę przyłączyć do naszego domu. A to by wtedy dopiero było co. Wiemy o tym, że to jest od serca. W związku z tym życzymy Wam również dużo szczęścia, dużo pomyślności w życiu, bo jesteście młodzi ludzie, a poza tym chciałbym, żebyście dużo osiągnęły, bo macie duży wzrost. Uwaga o wzroście to komplement od sympatycznego, międzynarodowego sędziego koszykarskiego, który jak wielu innych koszalinian przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Domu pełnym wyjątkowych ludzi, podkreślają uczennice z zespołu szkół nr 8 w Koszalinie. Jak traktują tutejszych seniorów? Bądźmy szczerzy, jak rodzina. Są to osoby, może których nie znamy, ale jak wchodzimy do tego miejsca i same uśmiechy, widząc te osoby, które się uśmiechają do nas, widzą nas, że ktoś jest przy nich, to sprawia tak, jakbyśmy się czuli we własnym domu. W tym domu na święta przyda się kilka dobrych książek i ozdób choinkowych. Jeśli mają Państwo czas i ochotę, mieszkańcy bardzo się z nich ucieszą.